Witam Was serdecznie moi drodzy, ja mam na imię Kuba i będę Waszym przewodnikiem po świecie historii. Kontynuujemy sobie cykl Historia w pigułce. Dzisiaj idziemy do kolejnego tematu, czyli do najstarszych cywilizacji. Najpierw pomówimy sobie o tym, co to jest cywilizacja, później będzie trochę o rzeznym półksiężycu, a skończymy sobie mówiąc o sumerach. Także zapraszam. Idąc po kolei. Co to jest cywilizacja? Do dzisiaj nie udało się tego jasno sprecyzować. Jedni twierdzą, że jest to najwyższy stopień rozwoju danej społeczności. Inni twierdzą, że jest to szereg cech, które charakteryzują jakieś po prostu życie danej zbiorowości, danej, danej, danej ludności. Jeszcze inni używają terminów bardziej takich abstrakcyjnych jak cywilizacja śmierci, cywilizacja życia. Wreszcie inni jeszcze mówią o cywilizacjach w oparciu o ilość energii. Także nie ma jednoznacznej definicji dotyczącej właśnie słowa cywilizacja. Pierwsze cywilizacje tworzą się powiedzmy sobie na Bliskim Wschodzie na terenie tak zwanego właśnie żyznego półksiężyca. Żyzny półksiężyc to jest obszar faktycznie żyznych ziem, który znajduje się mniej więcej, idzie Doliną Nilu, czyli dzisiejszy starożytny też Egipt, później przechodzi przez tereny dzisiejszego Izraela, faktycznie Bliskiego Wschodu, zahacza. Lekko o tereny Azji mniejszej, południowo-wschodnie krańce, to jest dzisiejsza Turcja, i idzie później wzdłuż rzek Eufrat i Tygrys aż do Zatoki Perskiej. Także to jest tak zwany obszar Rzecznego Półksiężyca i tam właśnie uformowały się pierwsze najstarsze cywilizacje a Pierwszą z nich, taką faktycznie pierwszą cywilizację, uznaje się cywilizację sumeryjską. Sumerowie są ludem do tej pory niewiadomego pochodzenia, nie wiemy skąd dokładnie się wywodzą. Pojawili się na terenie tzw. Mezopotamii, Mezopotamia, czyli Mezos Potamos, obszar między rzekami. To jest obszar między Tygrysem i Eufratem. To jest tam, gdzie dzisiaj leży Irak. Sumerowie pojawiają się tam około roku 4000 przed naszą erą, ale tak jak mówię, nie wiemy dokładnie skąd się wzięli. I dość szybko się zasymilowali z lokalną ludnością i stworzyli bardzo ciekawy swoją drogą w ogóle system, Ponieważ, tak jak później Grecy, nie stworzyli jednego organizmu, tylko żyli właśnie w miastach-państwach. Każde miasto było w zasadzie samodzielnym organizmem. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, budowali olbrzymie świątynie dzięki temu, że wypalali cegłę. Poza tym... Każdy władca danego miasta, miasta państwa był też najwyższym kapłanem. Religia była politeistyczna oczywiście, czyli wielobóstwo. Bardzo istotny dla nich był system irygacyjny, czyli system nawadniający. Budowali olbrzymią ilość kanałów po to, by doprowadzić jak najwięcej wody do do swoich pól, dzięki temu rolnictwo stało na dość wysokim poziomie. Sumerowie byli, czy są twórcami pisma. Oni jako pierwsi stworzyli właśnie sposób zapisywania informacji, wtedy na tabliczkach glinianych, ale zawsze, tak zwane pismo klinowe. Po drugie opracowali system sześćdziesiętny, a poza tym co też jest dość dużą rewolucją, stworzyli czy opracowali koło. Także dzięki właśnie temu, że mieli koło, wypalali cegłę, udawało im się wznosić olbrzymie konstrukcje, czyli właśnie z ich góraty I istnienie sumeru, czy istnienie państwa sumeryjskiego, czy państw sumeryjskich, państw sumeryjskich bardziej, kończy się mniej więcej w początkach drugiego tysiąclecia przed naszą erą to jest mniej więcej 1800 1700 coś takiego przed naszą erą powtarzam zostali wchłonięci przez Babilonię, przez cywilizację babilońską. Ale o tym powiemy sobie innym razem. To, co z tej lekcji musicie wiedzieć, to to, że A, cywilizacja to jest albo właśnie wysoki stopień rozwoju społeczności, albo szereg cech, które charakteryzują życie danej zbiorowości. Po drugie, żezny półksiężyc to jest obszar między Egiptem a Mezopotamią czyli Egipt, Bliski Wschód do Zatoki Perskiej, pas żyznych ziem, gdzie rozwinęły się cywilizacje. Najstarsza cywilizacja to jest cywilizacja sumeryjska, która rozwinęła się mniej więcej po roku 4000 przed naszą erą. Stworzyła system miast, państw, Budował, budowali sumerowie system irygacyjny, budowali kanały nawadniające po trzecie, oni wynaleźli koło, wynaleźli pismo i kres tej cywilizacji przyniósł właśnie rozwijający się Babilon, czy Babilonia w początkach drugiego tysiąclecia przed naszą erą. Jeśli macie jakieś pytania, wiecie jak mnie znaleźć. Ja mam w tym momencie dziękuję serdecznie. Do usłyszenia. Cześć.